No, rzeczywiście wydać można zawsze każde pieniądze. Ważne, żeby je zainwestować, ale myślę, że i ta perspektywa, ten budżet unijny 7-13, to są środki zainwestowane, które będą procentują dzisiaj, ale będą procentowały także w kolejnych latach. Na pewno nowy budżet 14-20 będzie stał pod znakiem osiągania efektów budowania konkurencyjności gospodarki. Żeby je dobrze zainwestować, no przede wszystkim trzeba mieć bardzo dobrą diagnozę sytuacji, dobrą strategię inwestowania tychże środków, a więc uświadomiony dobrze w strategii cel, który chcemy osiągnąć. Nie możemy myśleć o funduszach unijnych, aby je pozyskiwać tylko dlatego, że one są dostępne, bo takie sytuacje oczywiście też bywają także i w tym budżecie, a więc jasno określony cel, nastawienie na rezultaty, które chcemy osiągnąć, wcześniej poparte dobrze zdiagnozowaną daną sytuacją społeczno-gospodarczą, wyrażoną w strategii, a strategia warto, i to jest bardzo ważne, aby była tworzona rzeczywiście przez wszystkich aktorów, które w danym regionie, mieście żyją, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, całe grono interesariuszy, i musimy do nich podchodzić rzeczywiście realnie, mieć chęć dialogu, bo myślę, że wtedy razem jesteśmy w stanie określić dobrze swoje cele rozwojowe.